Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony Kusim i witam was w kolejnym odcinku serii, nawet której nie wiem jak się nazywa, nawet nie ma danej nazwy, ale wiem, że ją lubicie, bo dość często ją oglądacie i lajkujecie. Więc dzisiaj kontynuujemy kolejny odcinek z naszej serii, z tej serii, która nie ma nazwy praktycznie. I dzisiaj będzie natomiast Kiedy umrzesz? Pytanie bardzo dobra zagwozdka. Jeżeli jesteś ciekawy, kiedy ty umrzesz, czy oczywiście pewnie będzie nieprawdą, zapraszam w link. Link macie w opisie i możecie rozwiązać razem ze mną nasz quiz. A więc zaczynamy. Let's start the fucking game! Czekajcie, muszę czymś rzucić w kamerę. Chciałem telefonem. W kamerę tą. O, Marcin Chruścik z Komitetu Wyborczego. O, nie trafiłem. Pierwsze pytanie. Kiedy umrzesz? Ile masz lat? 20 lub mniej, 21, 28, 29, 37, 35, 45, 46, 58, 59, 65, 66, 75, 75 plus. 20 lub mniej, niestety, jeszcze nawet nie mam 20, zaznaczam 20 lub mniej. Czy masz stałą pracę? Jeżeli chodzi o to, to pracy jakby nie mam. No YouTube to nie jest moja praca, więc no uznajmy, że nie. Lecimy dalej. Czy jesteś aktualnie w związku? Tak, nie, to skomplikowane. A teraz pytanie! Co to są za usta? Tak, nie, to skomplikowane. To jest skomplikowane. Ale póki co jestem szczęśliwy. W związku zaznaczam, że tak. Lecimy dalej. Czy jesteś zadowolony z tego, co dotychczas osiągnąłeś w swoim życiu? Tak, nie, no powiedzmy. Tak, ja jestem zadowolony. YouTube to jest mój największy sukces, który osiągnąłem. Dobrze oceniasz swoje zdrowie? Nie za bardzo. Nie za bardzo to lubię, jak mi ktoś przeszkadza. Dobrze oceniasz swoje zdrowie? Nie za bardzo. Jestem dość zdrowy. Nie mam pojęcia. Jestem zdrowy jak koń. Jestem dość zdrowy. Ja nie mam problemów z żadnymi chorobami. Jak mam jakiś kaszle, to i tak wystarczy mi jeden dzień na kurację i ja się od następnego dnia już kuruję, jestem zdrowiutki. A jeżeli chodzi o takie jakieś poważne szpitalne choroby, to nie mam takich, więc no, zaznaczmy, że jestem zdrowy jak koń, ale jakbym zaznaczył jak koń, wyglądałbym sobie siebie jako centaura, a to by nie byłoby ciekawe, więc zaznaczę, że jestem dość zdrowy. Czy masz dzieci? Ho, 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 ho. Nie. Jakim jesteś typem człowieka? Pesymistą, optymistą? Oczywiście optymista. Boli cię głowa? Co robisz? Pierdalam się młotkiem po głowie. A co to był za gest? Biorę aspirynę, ignoruję to, lecę do lekarza, szybko sprawdzam w Google, co oznaczają objawy, domagam się szczegółowych badań na ostrym dyżurze. Idę spać, dzwonię do babci. Idę spać. Co? Domagam się. Co? Biorę. Co? Co? Co ja kurwa robię ze swoim życiem? Biorę aspirynę. Ignoruję to. Biorę aspirynę. Czy kiedykolwiek miałeś zwierzę? Powiem wam, miałem aż dość dużo zwierząt. Miałem aż 4. Miałem kiedyś psa. Dużego jak wilczura na dworze. Miałem kiedyś swojego psa domowego. Miałem kiedyś psa babci. Czy miałem psa, to raczej nie jest mój pies, ale miałem psa i miałem jeszcze szczura, takiego białego. Tu mam nawet zdjęcie, pokażę wam. To był mój kiedyś dawny zwierzak. Mój szczurek. Tak wyglądał, nie wiem czy coś zobaczycie. Ale tak wyglądał. Kochany był, kochałem to zwierzę. To było moje pierwsze zwierzątko, jakie dostałem. I dostałem je na powrót z kolonii. Przepiękne wspomnienia. Aż się łezka w oczach. Aż się łezka w oczach. W oczuch! Aż się łza w oczach kręci. Czy tak to się mówi? Zaznaczamy, że tak. Dalej. Obciąłeś sobie jak... Obciąłeś sobie. Opisałbyś siebie jako szczęśliwą osobę? Tak, zdecydowanie niezupełnie. Jestem szczęśliwą osobą. Co zjadłbyś na obiad? Co to jest na tym obrazku? Mogę to zaznaczyć? Fajne, patrzcie, kurczak, że nogi, jakieś piersi od ziemniaków, fajny pomysł. To jest fajne, ja zrobię sobie tak z następnym moim jedzeniem. Co bym zjadł? Pizza, wkładki, oczywiście pizza. W wieku 97 lat umrę. Wow! Ile? Aż tyle? Będziesz żył pełnią życia, a ta pani młoda to rozumiem będzie moja żona, tak? Taka młoda, ta pani. Będziesz żył pełnią życia, w zdrowiu, w otoczeniu miłością najbliższych, osiągniesz
maksymalnie dużo w czasie swojego życia na Ziemi. A wszyscy ci, których tu zostawisz, będą ogromnie z tobą tęsknić. Akceptujesz swój los. Myślisz, że powinieneś żyć dłużej? Podziel się tym z nimi w komentarzach. A teraz jest pytanie do was, moi drodzy widzowie. Co wy, albo ile wy dożyjecie? Wchodzimy na quiz, robimy quiz, wracamy tutaj do mnie na filmik i piszemy w komentarzach: ten, kto dożyje najwięcej, wygrywa życie. Peace! Someone is yelling. Fuck!